O, Kamil, cześć. Dobrze, że dzwonisz, no. Tylko tobie mogę się pożalić, jaki ze mnie idiota. No, to słuchaj. Okazało się, że to zdjęcie to nie było do mnie, tylko do Adama. No, serio. Serio. Także sytuacja raczej mało komfortowa i to jest delikatnie powiedziane. No dobra, masz rację, nazwijmy rzeczy po imieniu. Zbłaźniłem się totalnie przed Martą. I chyba już nie mam czego u niej szukać. Wiesz co, oddzwonię do ciebie. No, no, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani mierzy? Zdaje się, że ja też dzisiaj totalnie się zbłaźniłam. Czyli pozostaje nam mieć nadzieję, że nikt się nie zorientował, tak? Sergiusz, wiesz, że ja nie lubię się wtrącać w nie swoje sprawy, ale oni są ze sobą naprawdę bardzo szczęśliwi. Ale że kto? Ty jesteś fajny chłopak i myślę, że powinieneś znaleźć sobie kogoś, kto to doceni. Dziękuję. Pani Alicja, dziękuję. Do widzenia. Mogę? Proszę. Mogę ci w czymś pomóc? Dzięki, dam radę. Ja wiem, że dasz radę, ale jak ci pomogę, to może skończymy szybciej, wyjdziemy stąd wcześniej. Spoko. Adam, przecież widzę. Spójrz na mnie. Chodzi o Sergiusza? Nie, nie chodzi o Sergiusza. Przecież Sergiusz tam był, ustaliliśmy no to. No właśnie, więc? Więc krótka piłka. Powiedz, że ci na nim nie zależy. To już jest moja druga rozmowa na ten temat w ciągu dnia. Beatka mnie o to samo pytała. To widzisz, jeśli nawet Beatka o to pyta, to może faktycznie coś jest na rzeczy. Nie ma nic na rzeczy. Adam, nie widzisz, jak mi na tobie zależy? No, mnie też. A mi bardziej. Jeszcze po tym, jak było nam cudownie w Zakopanem. No. Dlatego świruję, kiedy Nie już.